Cześć Boże, kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że wypełnia Was Boży Duch, Duch Miłości, Duch Radości, Duch Pokoju, Duch Boży. Że jesteście wypełnieni Bożym Duchem, Duchem właśnie Pana naszego, Duchem Świętym. Pozwólcie, że dzisiaj podzielę się z Wami takim pewnym przemyśleniem, doświadczeniem też kilkoma tutaj zdaniami chciałbym, chciałbym kilka zdań przytoczyć z tejże książeczki mojej ukochanej pod tytułem dzieła świętego Jana od krzyża doktor kościoła eee, czytam już któryś raz już z kolei kochani eee, wielka esencja mądrości jest w tej książce boży duch normalnie jest zawarty w tych literach. Jestem o tym przekonany. Święty Jan od Krzyża Petarda, święty dla mnie, naprawdę wielki mistyk. I pozwólcie, kochani, że Wam przeczytam kilka tutaj takich jego myśli. Może w wielkim poście, bo Wam się przydadzą te myśli. A więc, tak, miłość, Święty Jan pisze, miłość nie polega na odczuwaniu. Wielkich rzeczy, lecz na wielkim ogołoceniu i cierpieniu dla umiłowanego. I co to znaczy, Konie? Ja tak sobie pochyliłem się, rozpocząłem rozkminiać to już, 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 już nie dzisiaj, ale już wcześniej, trochę już jakiś czas temu, e, że miłość nie polega na odczuwaniu wielkich rzeczy. No wiadomo, kochani, jak tak z doświadczenia e, mogę wam powiedzieć, jak gdzieś taki ten, ten proces takiego nawracania się e, gdzieś Duch Święty zainicjował w moim sercu, w mojej duszy, w moim umyśle gdy do Niego zawołałem w ogóle o ratunek do, do Boga żeby ratował moje życie pewne cierpienia, które mm, było spowodowane grzechami bo brałem się w ścierwie naprawdę grzechy e, pijaństwo, narkomania naprawdę imprezy non-stop Wulgaryzmy, e, źle traktowałem rodziców, e, nie czciłem ich, czci ojca swego i matkę swoją, jak mówi przykazanie. Ja w ogóle nie stosowałem się do tego, kochani. Żyłem w totalnym szambie, w totalnej ciemności. E, I gdy po prostu gdzieś duch święty zaczął mi, zaczął moje serce jakby pokazywać mi moją grzeszność całą, e, i to był taki proces, że zacząłem się spowiadać. Pierwsza taka spowiedź była taka noc, takich bardzo takich ciężkich grzechów. Eee... Pamiętam, płakałem jak małe dziecko. Bardzo dotknął mnie wtedy Duch Święty. No i ta walka zaczęła w kilkanaście lat temu. Wiadomo, upadałem. Eee, upadałem. Eee, wracałem czasami do alkoholu. Eee, ale ważne, żeby powstawać. Kochana siostro, bracie, może też eee, tutaj będziesz miała. Jest to jakaś osoba, która gdzieś tam no, upada. No, najważniejsze, żeby się podnosić, żeby nie trwać w grzechu, bo wtedy szatan ma większy przystęp do nas, jak nie żyjemy w łasce uświęcającej, tylko w grzechach się pobramy, wtedy jesteśmy bardzo otwarci na jego działanie. Eee, a jeżeli spowiadamy się, uwalniamy się od Jego działania, spowiedź święta jest bardzo, bardzo uzdrawiająca, uwalniająca. Eee, moim zdaniem jest to egzorcyzm. Pierwszy krok ku uwolnieniu, ku uzdrowieniu wewnętrznemu, ku jakiejś radości wewnętrznej, ku jakiejś pociesze. Eee, człowiek wtedy smakuje tą miłość, taką nie jakąś taką, mm, bo teraz te słowo miłość, kochani, sami wiecie, sami wiemy, że jest bardzo mocno nadużywane, e, że teraz miłość pojmuje się w ogóle w zupełnie w innych kategoriach niż, niż się powinno pojmować tak jak kiedyś wam mówiłem, no, gdzieś tam czytałem w książce, które już nie pamiętam bardzo, te słowa we mnie pracują w sercu, że właśnie prawdziwa miłość zaczyna się dopiero wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby zaczyna być ważniejsze niż twoje. I to jest piękna miłość. I tu właśnie miłość nie polega na odczuwaniu wielkich rzeczy. Co to znaczy? No, że lecz na wielkim ogołacaniu i, i cierpieniu dla umiłowanego. I tak właśnie, właśnie, no jeżeli ten duch święty we mnie tam zaczął tą pracę z, z jego pomocą, zacząłem się jakoś tam nawracać, zacząłem czytać pismo święte, e, no to chodziłem na rację, to miałem takie, pamiętam, takie wiele, wiele takich pociech, e, że Pan Bóg dawał mi takie łaski, że no mogłem odczuć jego obecność tamacalnie wręcz. E, no wtedy myślałem, że to na tym to będzie polegać całe życie chrześcijańskie, że człowiek będzie w tym tkwił, w takiej euforii. No nie wiedziałem wtedy jeszcze, nie znałem jakby tej drogi, takiej posłuchy pustyni, właśnie takiego wielkiego postu, ogołacania się z tego wszystkiego, co jest zbędne, do czego jesteśmy przywiązani, do czego nasze serce jest przywiązane, a co nie jest nam potrzebne, co nas zniewala, jakieś tam pożądliwości, które nas zniewalają, które oddalają nas od Boga. To może być takim też, taką walką właśnie, wyjście na pustynię, walką z tymi wszystkimi, bo Pan Pan nam na pustyni, załóżmy przed świętym sakramentem, jaki jestem. Pan pokazuje mi teraz, co, do czego jestem przywiązany, a co jest mi niepotrzebne tak naprawdę. I staram się ograniczyć tylko no, moje życie do, do takich podstawowych rzeczy. No. Skupiać się bardziej na tym, żeby zbawić swoją duszę, yy, niż na tym, żeby coś posiadać po prostu. No. Święty Paweł pisze, no poprzestawajcie na tym, co macie. Ale bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, uganiając się Niektórzy za, za tym, za pieniędzmi no, przeszyli siebie wieloma boleściami i oddalili się od wiary. No, dlatego warto jest przyjrzeć się sobie w wielkim poście, do czego tak naprawdę moje serce jest lgnie, bo gdzie będzie serce Twoje, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje, co jest Twoim skarbem. Eee, czy jest Twoim skarbem niebo? Jesteś wpatrzona, zapatrzona w niebo i ciągle dążysz do tego swoimi czynami, potwierdzasz, że zbliżasz się do życia wiecznego, które będzie w Chrystusie, że żyjesz tym Słowem na co dzień Jego. I to jest piękne, że pomimo właśnie takich różnego rodzaju posłuch duchowych ty dalej wierzysz, trwasz. I ufasz, ja kiedyś tego nie rozumiałem, kochani, że jeżeli było mi takie od, o, odebrane to, te emocje takie, wow, fajnie, jak fajnie dobrze być przed nadoracji, na teraz na przykład kochani, to zostawiam Bogu Jezusowi wolną wolę. Przychodzę do Niego na adorację tylko po to, żeby z Nim się spotkać, poprzybywać, ale no, zostawiam wolną wolę obdarowywania mnie tym, czym On chce. Jeżeli chce, żebym coś doświadczył, coś przeżył. Ja jestem otwarty na to. Jezus jakby, ja przychodzę tylko po to, bo jest moim Panem. Lubię przebywać z moim Bogiem, który no, w Wielkim Poście szczególnie rozważam to, jak wiele dla mnie wycierpiał, jak wielkie męki poniósł, a żeby no, dać mi jakąś szansę na zbawienie. Dał mi swoje święte słowo, sakramenty, no i nie chcę tego zmarnować. Chcę dobrze przeżywać Wielki Post, oczyszczać się z złych przywiązań, złych skłonności, złych pożądań, badać swoje serce przed Najświętszym Sakramentem, moją Dusze, moje przywiązania, do czego jestem przywiązany, duch święty będzie pokazywał. Dlatego, no tutaj właśnie, święty Jan pisze, że miłość nie polega na odczuwaniu wielkich rzeczy, lecz na wielkim ogołaceniu i cierpieniu dla umiłowanego. Zobaczcie, jeśli kto chce pójść za mną, mówi nasz Pan, Jezus Chrystus, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje bo kto chce zachować swoje życie straci je a kto straci swe życie z mego powodu zyska je i Jezus nam obiecuje życie wieczne, no, ja jestem drogą prawdą i życiem dlatego na początku no ciężko mi było żyć tymi słowami Jezusa, no bo miałem gdzieś przywiązane, byłem psychicznie, gdzieś tam duchowo sercem do różnego rodzaju imprez, do jakichś rzeczy, które zadowalają mnie, do narkotyków, do alkoholu, a ja to było zupełnie niezgodne z Bożym Słowem i na początku mnie to wkurzało trochę, że ja muszę robić tak, jak ktoś mi każe, nie, ale z czasem stwierdziłem, że to jest pomocne dla mnie, że bardzo się czuję uspokojony, zacząłem wprowadzać słowo w czyn Jezusa. I wiadomo, no też przez te 20 lat, jak ten człowiek żył w jakimś cierwie, no to gdzieś tam powyrabiane były jakieś, no, nawyki myślowe, nawyki zachowań. Trzeba to wszystko przerabiać z Jezusem, prosić go o pomoc, uznawać swoją niemoc przed Panem, bo jesteśmy tylko jego stworzeniami, nic swojego nie mamy. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską, wszystko jest jego, wszystko to, co mamy, to wszystko jest jego w darze otrzymaliśmy życie. To jest cudowne, kochani, no, że, że Pan Bóg będzie nas ogołacał, że będzie zabierał na, od nas te rzeczy, yy, które są nam, no, niepotrzebne. Do czego jesteśmy przywiązani, to może być bolesne bardzo i pustynia do tego potrzebna jest, no. Yy. Wtedy patrzymy naprawdę, stajemy w prawdzie, yy, patrzymy na siebie, na swoje życie dotychczasowe, patrzymy, jakie ono jest, co trzeba jeszcze poprawić, żeby żyć yy, Słowem Bożym, bo Słowo Boże to naprawdę jest lustrem do naszego życia. Jeżeli my czytamy Słowo Boże, no to Słowo Boże weryfikuje nasze postępowanie. No. Jeżeli Jezus mówi przebaczajcie, no to jeżeli ja nie przebaczam komuś, no to, no, to, to, no to droga do nieba jest dla mnie zamknięta. Jeżeli, jeżeli stajemy do modlitwy, jeżeli stajecie do modlitwy, a macie coś komuś przebaczyć, przebaczcie, albowiem, żeby Ojciec Wasz Niebieski też i Wam przebaczył, przewinienia wasze. I to jest no, ciężkie, ale to jest no, bardzo takie uzdrawiające, jeżeli człowiek przebacza. To jest bardzo takie no, uspokajające, taki balsam na serce, jeżeli człowiek nie nosi w sercu żadnych uraz do kogokolwiek, że w imię Jezusa błogosławi tym ludziom Prosi Pana, żeby Jezus im błogosławił, wylewał na nich swoją świętą miłość, przychodzi do tych ludzi, którzy być może no, robią jakieś zło dla nas w życiu. E, błogosławcie, nie złożeczcie, mówi Pan. Dlatego no, Słowo Boże weryfikuje naszą tożsamość tak naprawdę. No. Jesteśmy albo jesteśmy dziećmi bożymi, albo no, udajemy, że jesteśmy dziećmi bożymi, prawda? Dlatego, no, jeżeli my mamy jakieś, trzeba panować nad swoimi emocjami, badać je, skąd one pochodzą, jakaś sytuacja, jakaś jest, jak reagujemy, jak reagujemy na daną sytuację, dlaczego tak zareagowaliśmy. Badać cały czas, prosić Jezusa, żeby nam pomagał oczyszczać nasze serce. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha Twojego. Dlatego Serce Czyste Bóg stwarza nas, nam, w nas, poprzez sakrament pokuty i pojednania. Spowiadamy się, żyjemy sakramentami i możemy wtedy doświadczać go, możemy doświadczać Jezusa. Ale też, no mówię, no tak jak święty Jan tutaj pisze, że miłość nie polega na odczuwaniu wielkiej rzeczy, tylko mi się wydaje, no że miłość jest takim też kluczem. Kluczem, no miłość jest wiernością też. Wierność, wierność wierność Słowu przede wszystkim no, jeżeli no czasami zdarzy się nam upaść no to nie trzeba jakby się jakby załamywać tylko no wracać do Chrystusa przez sakrament pokuty i pojednania po to Jezus nam to dał, żeby no nam przebaczyć, On nas nie potępia a jeżeli upadek się zdarzy no to no trzeba wracać natychmiast żeby nie dawać jakby miejsca szatanowi, żeby nas też gdzieś tam oszukiwał że jesteśmy już niegodni że już nic z nas nie będzie to są wszystko jego kłamstwa. My jesteśmy dziećmi, bożymi, jeżeli się spowiadamy regularnie. Ważne, że serce, ważne, że chcemy. Bóg nam błogosławi. Bóg nam zachęca do tego, żeby walczyć o nasze zbawienie. No zobaczcie, no, kto, nie chce, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech nim naśladuje. No i tam takim krzyżem może być nasza walka właśnie z tymi upadkami, żeby starać się jak najmniej upadać, jak najwierniej być blisko Pana nawet w tych posłuchach takich jak właśnie święty Jan od Krzyża pisze że, że będą posłuchy kupcie sobie naprawdę dzieła świętego Jana od Krzyża tam jest pięknie opisana noc ciemna jak Bóg doświadcza człowieka, który chce służyć Bogu całym sercem całą duszą, całym umysłem chce się zbawić i też no, słowo Boże mówi w Mądrości Syracha no, synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu przygotuj swoją duszę na doświadczenia. E, I to jest piękne, no, że kogo Bóg miłuje, tego karci, tego doświadcza, jak złoto w tyglu, w ogniu. Także, kochani, no, cóż ja mogę Wam powiedzieć? Wytrwajcie, trwajcie w miłości Chrystusa, w Jego słowie. E, polecam się Waszej modlitwie. E, I cóż jeszcze, no? Niech Matka Boża czuwa nad Wami, niech uświęca Wasze serce, e, niech święty Józef Czuwa nad wami. Niech duch święty uświęca wasze życie, wasze serce. Niech oczyszcza. Łaska wam i pokój od naszego Pana, Jezusa Chrystusa, kochani. Trzymajcie się ciepło i walczcie dzielnie o zbawienie. Polecam się Waszej modlitwie. Pokój dobry, umił w Chrystusie Panu. Papa, pa. z Bogiem.